Dobrze mnie widać. Najważniejsze, czy mnie słychać, ale mam już teraz mikrofon i powinno być chyba spoko. Hej, tutaj Weronika i dzisiaj jesteśmy w centrum handlowym Li Yueguang, niedaleko mojego domu. Tutaj przyszłam dzisiaj na lunch, obiad, bo nie jest ani pora lunchowa, ani obiadowa. I dzisiaj zrobimy sobie po prostu Q&A. Jeżeli chcecie jeszcze wiedzieć, co ja tutaj dzisiaj wcinam, to jest coś, co się nazywa Mala Xianguo, czyli wygląda to tak, że wybieramy sobie różne rzeczy, jest bardzo dużo różnych pojemników, możemy sobie wybrać, co chcemy jeść i oni to potem robią na ostro. Czy to jest takie grillowane, ja na przykład mam tutaj taki, o, ziemniak. Pytanie do dzisiejszego Q&A pochodzą z grupy patronów na Facebooku. Jeżeli chcecie dołączyć do grupy patronów, no to wrzućcie jakieś pieniądze na patrona, wystarczy 5 zł i można już dołączyć do grupy. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania z grupy patronów. Nie ma ich jakoś specjalnie dużo, także jedziemy. A w międzyczasie będę sobie tak po prostu jeść. Lubisz nerkowce? Mogą być. Lubisz gazele? Gazele są spoko. Lubisz placki? To zależy jakie. Gdybyś mogła mieć dodatkową część ciała, co by to było? Myślę, że byłaby to głowa. Wyobraźcie sobie, co by było, jakby miała dwie głowy. Jedna to była ta różowa, druga miałaby jakiś inny kolor. I myślę, że gdyby Weronika miała dwie głowy, to nikt by tych dwóch Weronik, tej jednej Weroniki z dwiema głowami w życiu nie mógł znieść. To by było dopiero super, co? Jakbym miała dwie głowy, to mogłabym też jeść dwa razy szybciej. To też by było super. I jakby robiła Q&A, to te głowy by odpowiadały na zmianę. Raz ja bym coś mówiła, a potem by mówiła na inne pytania, odpowiadałaby ta druga głowa. Może powiedziałaby coś innego niż to, co chciałaby powiedzieć ta pierwsza głowa. Ale myślę, że byłoby to bardzo, bardzo ciekawe i interesujące. Co ziemniaka? Czy oprócz wizyty na lotnisku bywasz czasem na wschodnim brzegu Huangpu? Czasem bywam w dzielnicy Pudong, teraz bardzo rzadko. Wcześniej był tam jedyny Taco Bell w mieście, więc bywałam tam dosyć często. Ostatnio otworzyli dwa kolejne Taco Belle po mojej stronie rzeki, więc już tam za bardzo nie chodzę. W zasadzie bywam tam głównie wtedy, kiedy albo jadę na lotnisko, albo mam gości i chcą tam iść, mam ich tam zabrać, albo mam coś do załatwienia. Czy tak częste farbowanie włosów nie wpływa czasem negatywnie na ich kondycję? Oczywiście, że wpływa. Niestety, kiedy nie farbowałam włosów, miałam swoje naturalne blond włosy, bo mój naturalny kolor to jest blond. No to nie musiałam praktycznie nic z nimi robić, nie stosowałam prawie żadnych odżywek, po prostu myłam tylko włosy i tyle. I nic się z nimi nie działo. Teraz niestety trzeba trochę bardziej o to zadbać, czyli po myciu zawsze odżywka i do tego czasami chodzę na takie zabiegi regenerujące do fryzjera. To jest ciekawe pytanie. Czy jest jakieś miasto w Chinach, które ciebie urzekło i jeżeli miałabyś się wyprowadzić z Szanghaju, to twój wybór padłby na nie? Wiecie co? Myślę, że nie. Szanghaj jest chyba moim jedynym wyborem w Chinach, ewentualnie mógłby być to jeszcze Hongkong. Tylko że no Hongkong to jest trochę inny twór, to nie jest taki jakby twór leżący w granicach Chin kontynentalnych. Problem jest taki, że na przykład Harbin mi się bardzo spodobał, ale wyobraźcie sobie, że w Harbinie nie ma takich tworów jak convenience store, czyli na przykład ten Family Mart, 7-Eleven, tego w Harbinie nie ma. Czyli po 22 nie można już nic kupić, bo wszystko się zamyka i nara. Wielu rzeczy z Szanghaju nie ma w Harbinie, to jest po prostu takie o wiele mniej międzynarodowe miasto niż Szanghaj. O Pekinie już kiedyś mówiłam, dlaczego nie chciałam mieszkać w Pekinie, także posłuchajcie tutaj sobie, jest cały vlog na ten temat. Guangzhou czy inne miasta południowe mnie w ogóle nie ciągną, a Shenzhen uważam za najnudniejsze miasto w całych Chinach. Mówię, jeżeli miałabym się gdzieś przeprowadzić, to chyba tylko Hongkong wchodzi w grę. Chociaż zależy, może jest jakieś miasto, w którym nie byłam, a w którym chętnie bym zamieszkała. Bardzo to jest ciekawe. Ale w tym momencie nie mam takich planów i nie przychodzi mi na myśl takie miasto. Chińczycy kupują telefony u operatorów czy w sklepach osobno? Raczej osobno. Spotkałam się z tym, że raczej mimo wszystko Chińczycy kupują telefony osobno. Jak są od Apple, to w Apple Store, jak są od Huawei'a, no to tam w jakimś Huawei Store, znaczy w sklepie Huawei'a i tak dalej. Nie wiem, chyba nie znam nikogo, kto by kupił telefon u operatora, aczkolwiek może po prostu obracam się w gronie ludzi, którzy się znają jakby na telefonach i wiedzą, że to się po prostu nie opłaca. A może jest dużo ludzi, którzy kupują operatorów, bo nie wiedzą, że jednak bardziej korzystnie wychodzi kupić w sklepie. Nie wiem, może to wynika z tego, że po prostu się obracam w gronie ludzi, którzy kupują telefony w sklepach. Ile płacisz za abonament i jaki masz pakiet internetu? O, to jest bardzo dobre pytanie. Płacę około 50 zł miesięcznie i jest w tym 2 GB internetu. 2 GB internetu za 50 zł. Drogo. W Chinach są niestety dość drogie pakiety danych. Jeżeli mi się skończy ten pakiet, to mogę sobie dokupić nowego, znaczy kolejnego gigabajta za 30 yuanów, czyli za 16 zł. Gigabajt za 16 zł. Tak to tutaj wygląda. Czy w Chinach jest praca dla marketingowców i czy angielski wystarczy? Specjaliści od zachodnich social mediów, czyli od Facebooka, tam jakichś Instagramów, YouTube'ów znajdą tutaj spokojnie pracę. W Chinach to pewnie wszystko są chińskie firmy, które chcą
wychodzić na zachód i potrzebują profilu na Facebooku, a nie wiedzą, jak się obsługuje Facebooka i tak dalej. Do pracy w marketingu w Chinach wystarczy angielski, ale do życia by się przydało trochę chińskiego, naprawdę. Jak wygląda stan wiedzy historycznej Chińczyków? Zarówno historii powszechnej, jak i tej dotyczącej ich kraju. Pytam, bo rozmawiałam kiedyś z Chińczykiem z prowincji Heilongjiang i nie zdawał sobie sprawy, że mieszka na terenie dawnej Mandżurii. No wiecie, tutaj trzeba brać pod uwagę to, że edukacja w Chinach jest mimo wszystko pod dyktando do partii, więc jeżeli coś jest niewygodne dla partii, tak, no to o tym się w szkole nie mówi, o tym ludzie nie będą wiedzieli, nie będą w ogóle wiedzieli. Na przykład ja znam Chińczyków, którzy w ogóle nie wiedzą o czymś takim jak masakra na placu Tiananmen, nie wiedzą, że coś takiego w ogóle było. I kiedy ostatnio pokazałam jakimś Chińczykowi właśnie z Wikipedii po chińsku, czyli z tego naszego zachodniego źródła informacji, jak to wyglądało. I okazuje się, że na chińskiej, takiej jest też taka chińska jakby Wikipedia, odpowiedni chiński Wikipedia, tam jest zupełnie coś innego napisane o placu Tiananmen, o tych wydarzeniach. I Chińczyk był zdziwiony, że jak to, dlaczego jest coś innego, mówią międzynarodowo, a coś innego mówią o nas w kraju. Jak oceniasz chińskie sklepy w Polsce? Czy dostępne w nich rzeczy są codziennością sklepów w Chinach, czy jednak Chińczyk by tego nie kupił? Ja ze swojego doświadczenia powiem, że te chińskie sklepy w Polsce składają się głównie z takiego taniego badziewia, które w Chinach można kupić najczęściej w takich sklepach, co są rzeczy kilka juanów, w miejscach turystycznych. Jest masa takich sklepów, no i to są takie najtańsze gówna mimo wszystko. W jakichś takich codziennych miejscach Chińczyków raczej tego nie zobaczycie. W większości są to miejsca turystyczne. Rzeczy, które w Polsce są powiedzmy po 10 zł, w Chinach są po 8-7, więc no to są, jeżeli importujecie duże ilości, to oczywiście jest duża różnica, ale jeżeli chcecie sobie po prostu coś kupić, no to nie warto tego wozić w bagażu, bo to wam zajmie cenne miejsce, tak? Za 2 zł, za oszczędność rzędu 2-3 zł. Ktoś pyta, czym jest Nanmo. Nanmo to jest taki klubowy host. I wygląda tak, że jeżeli ktoś sobie takiego hosta chce zamówić, który ma towarzyszyć mu w piciu, alkoholu, czy tam w zabawie, może z nim tańczyć, czy tam ogólnie się bawić. Wygląda tak, że po prostu ktoś mówi, że chce sobie takiego zamówić hosta i przychodzi takich hostów 5, czy tam 10 i wybiera sobie ktoś chce tego na przykład. I ten przychodzi i siada się z nim i bawisz się z nim w klubie. W zależności od miejsca, oni są tańsi albo drożsi. W centrum miasta 800 juanów jest taka standardowa kwota za jego towarzysza. Znaczy, jeżeli ktoś przyjdzie na przykład sam do klubu i chciałby się z kimś pobawić, to to jest taka spoko opcja. Oni przeważnie kosztują 800, czyli to jest taki jakby napiwek dla nich, czyli około 450 zł. Dalej od centrum są oczywiście tańsi, są i po 300, czyli za 160 zł, są i po 100, gdzieś coś słyszało. Czy możliwe jest otrzymanie obywatelstwa Chin? Prawo mówi, że tak. Ja nie znam takiego przypadku. Chociaż w internecie są jakby wypisane jakieś tam osoby, które otrzymały to obywatelstwo Chin. Prawo mówi, że tak, ale jest jeden problem. Tego obywatelstwa nikt nie chce, więc ciężko jakby znaleźć takie przykłady osób, które dostały obywatelstwo Chin, no bo Chiny nie akceptują podwójnego obywatelstwa, więc trzeba byłoby oddać swój poprzedni paszport. Znaczy polski paszport musielibyście oddać. A paszport Chin jest beznadziejny. Do większości krajów potrzebujecie wizę. Wizę do Japonii, Korei Południowej, na Tajwan, do Hongkongu, praktycznie cała południowo-wschodnia Azja. Wszystko z chińskim paszportem, wszędzie potrzeba wizy, więc to jest bardzo słaby paszport. Ogólnie moc tego paszportu w rankingu on się zawsze plasuje bardzo nisko. I do tego większość Chińczyków, to przeważnie jest na odwrót. To znaczy Chińczycy starają się zdobyć jakieś inne paszporty, po prostu wymienić swój chiński paszport na inny, który jest bardziej wygodny, o tak. I ostatnie pytanie. Czy przeciętny Chińczyk zna chociaż jedno, dwa polskie nazwiska? Wybór jest trzech. Wałęsa, Wojtyła i Lewandowski. Gdybym miała powiedzieć, to zdecydowanie nie Wojtyła, no bo tutaj jest bardzo mało mimo wszystko chrześcijan, a katolików to już w ogóle. W większości są to protestanci. W Szanghaju jest więcej protestantów niż katolików, więc Wojtyła odpada. Wałęsa, no to też nikt raczej nie będzie uczył o czymś takim, tak, że Polacy obalili socjalizm, komunizm, no w życiu też nie ma szans. Lewandowski, raczej tak, jeżeli ktoś tam się trochę chociaż interesuje piłką nożną, trochę śledzi, nawet nie jakiś wielki fan, ale na przykład ma swój ulubiony klub i coś tam wie o klubach europejskich, to będzie znał nazwisko Lewandowskiego. I jeszcze tak dopowiem, co do tego, czy Chińczycy na przykład znają jakieś polskie słowa, to powiem wam, że zdarzyło mi się parę razy, że na ulicy, jak powiedziałam, że jestem z Polski, to ktoś mówił: o, znam po polsku jedno słowo, dziękuję, albo tam dzień dobry, albo cześć. Wiecie co? Za każdym razem będą ci oszuści od herbaty, to będą ci herbaciarze, czyli ludzie, którzy zapraszają na herbatę, a potem wyłudzają pieniądze. Tutaj więcej o takich ludziach.
Zawsze mnie to bawi, że jedyni ludzie, którzy znają jakiekolwiek polskie słowo, spotkali na ulicy, byli oszuści. Okej. I to tyle. Dzięki za wszystkie pytania od patronów. Odpowiedziałam chyba na wszystkie. Jeżeli chcielibyście dołączyć do grona patronów, to na dole jest link do Patronite. Dziękuję oczywiście za wszystkie wpłaty. Ja tymczasem będę dalej jeść, bo ja tutaj tak ględzę i ględzę i prawie nic nie zjadłam. Ale wiecie, takie to jest dobre, tylko wziąłam sobie ostre i jest ostre rzeczywiście, ale dobre, naprawdę dobre. Okej, to tyle na dzisiaj. Dzięki za wszystkie pytania, dzięki za wszystkie wpłaty na Patronite. I przede wszystkim dziękuję za wszystkie łapki w górę i subskrypcje mojego kanału, bo ostatnio szybko przybywa tych subskrypcji. Nie wiem, czy się dzieje. Dzięki wszystkim. Dobiliśmy do 220 tysięcy subskrybentów tego kanału, Weronika Turczyńska. Więc dziękuję wam za to bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym vlogu. Na razie.